Kuh. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. No nie, ta się mówi, że się... Chcesz kiełbaskę? Co ty głupi? A ten chlebek za? Chlebek dałeś i ja... On chyba chce mnie wykończyć. Niech ona najpierw spróbuje, a później. Może mnie chce zatruć. Jak tam było na tym przejeździe kolejowym, jak ciapka miałeś i przejeżdżałeś no, ze sianem? No tak. Tam... No i tak było, człowieku. O. Jeszcze wóz, my odczepili ja wóz. Cicho, no bo ja nie wiem, ja, mnie chyba nie było, czy malutki byłem. Odczepiliśmy wóz i rozumiesz, próbowaliśmy go pchnąć, nie szło. Bieg dałem i rozrusznik i i zeszedł, ale pociąg już stanął. No. I ten kurwa z kluczem leciał do mnie. Pierdolic, tak? Maszynista. A ja z wozu te skoczyłem. A to było luzem siano? Nie, to my jechali dopiero po siano. Aha. Zredukowałeś na przejeździe, no, tak? No. Tak. No i to zadławiłeś ciągle. Zadławiłem. A już pociąg jechał? Jechał. A pociąg jechał. No 200 metrów? 100 metrów albo 150. Nie, 200. Ale musiał dobrze hamować. Dlatego z tym kluczem leciał no. Do ciebie, tak? No. Ale ja go zgasł, to ja ci powiem. Złapał powietrza gdzieś. Ja się jakoś oglądałem, rozumiesz? A oni siedzieli na wozie. Ja siedziałem. Ty siedziałeś, jeszcze ktoś był. I jechałem czwórką. I ująłem gazu i z gazu. No, to był C328. Tak. No. Z tą okrągłą maską. Ty, tak? A na polu został... To był ten, co jeździ sławno. No. Bo kiedyś... Nie, ja mówię ciągnij. Ciągnij. Nie, ciapę. No, ten C328 no. Z okrągłą maską. Z okrągłą maską, tak. A na łące... A pociąg jechał z Darłowa przez Sławno do Ustki. Na Słupsk. I z ze Słupska to mówi całe szczęście, mówi, że to on, ten maszynista mówi, że on bardzo wolno jeździ. Czepili ten... Ja nie wiem, a ile ja miałem. I skurczybyk zapalił. Zaczepiliśmy ten wóz i wsiadłam i pojechaliśmy, a Zenie Zbyszu czekał tam, grabywał widłami na kubki, żeby było szybko ładować. Pojechaliśmy na tę łąkę i mówi, a co tak długo ten Zbyszu wie? Co tak długo? No, no, tak to ja to... mówię, bo pociąg by nas przejechał, a co ty powiesz? Ale słuchaj, ale tu nikt, jak ja wiem tę prasę Forschlita, to nikt nie mógł dźwignąć belki do góry. No 30 kilo. I ja mówię, przyjechali mi i mówię tak, no ja, a ja zawsze podjeżdżałam na łące pod kubki, nie? Jezus, nikt nie będzie jadł. Nie, już nikt nie będzie jadł. To co z tej strony? No, to jest lepsze. Ja już się zlękła na tych torach od tego pociągu i już mówię, nie wsiądę, nie będę podjeżdżał. Mówię, ja nie będę podjeżdżać. Zbysiu mówi, ja też nie umiem. Ja mówię, Zbysiu, on mnie tak nastraszył, siadaj do ciągnika i podjeżdża, a jak będziesz blisko wieprza, gazu! I pierdolni do wieprza i od niego utopimy. I on prawie by to zrobił. Jezus, ja zacząłem krzyczeć. A ty mnie kazałeś gaziu dodać? Gaziu. Marek był wtedy już? Jeszcze na świecie go nie był. Tylko pamiętam, że jak mu coś kazałem zrobić, to spierdolił z łąki do domu. A jak? No. Obraza boska. Co słowo, to się obrażał. Nie wolno go było skrytykować. Co, tata? No.
jadę. Było, było, tak. No tak było, przyznaj ja się. Ja nie pamiętam takich głupot. Zawsze najwięcej napracowany był. No to, ale to byłeś mały chłopak, tam 10 lat miał może, nie? Nie, taki był ja gadzę, bardzo. Nie, w życiu nie. O, tak, taki. 6 lat miałem, to prasę ściągał. A dlaczego prasę ściągał? Dziadek tam za torami mieliśmy owies i prasował słomę, tak. I zapchała mu się prasa i zeszedł, a sam był tam. Zeszedł i chciał wyrwać tą słomę. No. I wciągnął. Popchać! Czy popchać, czy wyrwać? Widzisz, tu mam. O, widzisz, patrz. Tu mi się wbiło i rozerwało. Jakby mi tu się wbiło, to by mnie wciągło do pracy. I kostka by w kostce wydała się. Kto wie, jak to by się potoczyło, może byś była w domu. Nie, ale ja jeszcze tu rowerem przyjechałem. Od tego drużnika tam pożyczyłem rower. Tak, tak, wziął rower. Zostawiłem. A ten przyjechał taki mały chłopak. 6 lat miał. No, ledwo. A to jeszcze ciapkę pracowało. Tak, także musiał dobrze całym ciężarem na sprzęgło, żeby wysprzęglić. I złożył pracę. I złożył. Tak. Kurwa, i przyjechał do domu. A to tu szosą. Tak? Nie bałeś się? A nie było przejazdu? Tam, gdzie jest przejazd, teraz tam las zarósł. Ja tam to uprawiałem, rozumiesz? I rowerem przyjechałem do tego i on mnie od razu do tego i tu mi strzeli. U lekarza się pyta, będzie żył? Będzie. O Jezu. O Boże. O Jezu, ja może bym była tak jak... Tak było, nie? Ja zmieniła. Bo nie wytrzymał. A tu 63 lata już pykło, nie? O ja pierdolę, kiedy to było? Koniec świata, wiecie co, że to jest naprawdę. No i patrz, i parę nas jest i my naśmiejemy się sami. Nie potrzeba nam tu obcych ludzi. No i ludzie nie wierzą, jak tu jest. Sami swoi, nie? Jak to tam dobrze, ta pani Wędka chałupała w koło te. Pamiętam, jak to mówiłem. Dobrze, że tych drzwi w kurwę jest, bo ja nie wiem, gdzie jest. Jednymi weszło, drugimi wyleciało. I zanim on się spostrzegł, zanim się rozładował, to już emocje opadły. Już weszłam normalnie.